Oto kilka stron z Wielkiej Księgi Związku Kitowców. Protokół. Na dzisiejszym walnym zebraniu podjęliśmy następujące uchwały i wpisujemy je niniejszym do Wielkiej Księgi naszego Związku. Paragraf 1. Na 17 stronie Wielkiej Księgi znajduje się wpis o następującym brzmieniu. Erno Nemeczek. Małymi literami. Niniejszy zapis traci ważność, ponieważ został dokonany na skutek pomyłki. Walne zebranie oświadcza niniejszym, że związek bezpodstawnie obraził wspomnianego członka, który zniósł tę urazę w honorowy sposób, a potem w czasie wojny spisał się jak prawdziwy bohater, co jest faktem historycznym. Z tego względu walne zebranie stwierdza, że poprzedni zapis był błędem związku i że wobec tego protokolant ma wpisać w tym miejscu nazwisko wspomnianego członka samymi dużymi literami. Paragraf 2. Wpisuję zatem od początku do końca samymi dużymi literami. Erno Nemeczek. Podpisany Lesik, protokolant MP. Paragraf 3. Walne zebranie Związku Kitowców jednogłośnie postanowiło złożyć podziękowanie generałowi Janoszowi Boce za to, że przeprowadził wczorajszą bitwę tak, jak to czynią prawdziwi wodzowie, o których uczyliśmy się na historii. W dowód uznania postanawiamy, że każdy członek Związku Kitowców obowiązany jest w domu w swym podręczniku historii na stronie 168, czwarty wiersz od góry, obok tytułu Hetman Janosz Hundati, dopisać atramentem i Janosz Boka. Podjęliśmy tę uchwałę, ponieważ nasz wódz w pełni na to zasługuje, bo gdyby nie przeprowadził tak dobrze bitwy, to zostalibyśmy pokonani przez czerwone koszule. Każdy zobowiązany jest również do wpisania ołówkiem w rozdziale klęska pod Mohaczem nad nazwiskiem arcybiskupa Tomoriego, który również został pokonany i Feren Acz. Paragraf 4. Ponieważ generał Janosz Boka wbrew naszym sprzeciwom siłą zarekwirował związkowy majątek 24 grajcary, ponieważ wszyscy musieli oddać to, co posiadali na cele wojenne, a kupiono tylko jedną trąbkę za jednego forinta i 40 grajcarów, chociaż na bazarze Rossera można było dostać trąbkę za 60 lub 50 grajcarów, ale musiano kupić droższą, żeby miała silniejszy głos. I teraz są dwie trąbki, bo w czasie walki zdobyto wojenną trąbkę czerwonych koszul, aż nie trzeba już ani jednej, a nawet gdyby okazała się potrzebna, to zupełnie wystarczy jedna. Postanawiamy zażądać zwrotu związkowego majątku 24 grajcary, więc niech generał Boka sprzeda jedną trąbkę, tak jak obiecał, bo nam są potrzebne pieniądze. 24 grajcary. Paragraf 5. Prezes związku Pat Kolnej otrzymuje niniejszym naganem od członków za to, że dopuścił do wyschnięcia związkowego kitu. Ponieważ dyskusję w tej sprawie należy zaprotokołować, wpisuję ją niniejszym w całości. Prezes. Nie żułem kitu, ponieważ byłem zajęty przygotowaniami do wojny. Członek Barabasz. Aha, ale to nie jest żadne usprawiedliwienie. Prezes. Barabasz zawsze się mnie czepia, więc ja przywołuję go do porządku. Ja chętnie żuję kit, bo dobrze wiem, co to jest obowiązek. I po to jestem prezesem, żeby zgodnie z regulaminem czuć związkowy kit. Ale nie pozwolę, żeby ktoś mnie ciągle się czepiał. Członek Barabasz. Ja się nikogo nie czepiam. Prezes. Właśnie, że się czepiasz. Członek Barabasz. A nie. Prezes. Dobrze, niech ci będzie. Członek Richter. Szanowni zebrani, stawiam wniosek, aby do Wielkiej Księgi wpisać naganem dla prezesa za to,
że zaniedbał swoje obowiązki. Członkowie, tak jest. Prezes, chciałem się odwołać od tej decyzji i prosić, żeby związek ten jeden raz mi przebaczył, chociażby z tego względu, że wczoraj walczyłem dzielnie jak dziki lew, że byłem adiutantem i w czasie największego niebezpieczeństwa wybiegłem na szaniec i przeciwnik rozłożył mnie na ziemi i cierpiałem za nasze państwo. Więc dlaczego mam jeszcze teraz dodatkowo cierpieć za to, że nie żułem związkowego kitu? Członek Barabasz. To zupełnie co innego. Prezes. Wcale nie co innego. Członek Barabasz. Co innego. Prezes. A nie. Członek Barabasz. A tak. Prezes. Dobrze, niech ci będzie. Członek Richter. Proszę o przyjęcie mego wniosku. Członkowie. Przyjmujemy, przyjmujemy. Głosy z lewej strony. Nie przyjmujemy. Prezes. To głosujmy. Członek Barabasz. Proszę o przeprowadzenie głosowania, każdy oddzielnie po nazwisku. Głosowanie zostaje przeprowadzone. Prezes. Większością 3 głosów związek postanowił, że prezes Pat Kolnej zostaje ukarany naganą. Ale to świństwo. Członek Barabasz. Prezes nie ma prawa używać w stosunku do większości ordynarnych słów. Prezes. A ma. Członek Barabasz. A nie ma. Prezes. A ma. Członek Barabasz. A nie ma. Prezes. Dobrze, niech ci będzie. Tym samym porządek dzienny został wyczerpany i prezes zamknął obrady. Protokołował Lesik MP, przewodniczył Kolnaj MP. Nadal jednak utrzymuję, że jest to świństwo.